Hej, tu Karinka. Dzisiaj właśnie chcę pokazać moją figurkę So, Piła i Chucky. Już mam obydwie, tutaj ustawka. Robię miejsce tam u rodziców, bo jeszcze robię trzeciego, teraz chcę robić trzeciego potworka filmowego, Gremlina, tego zielonego takiego, nie Gizmo, bo Gizmo to dla mnie nie jest potwór, tylko to jest maskotka, jak fajny taki kotek czy coś takiego. On jest słodki, a nie straszny. A mi zależy na tym, żeby zrobić sobie całą kolekcję najlepiej właśnie takich potworów filmowych. Coś, czego się ludzie mogą bać, a nie co ludzie mówią. O, jaki słodki! No, a tutaj mam mojego So, Piła. Aż go tak całkiem pokażę. Wysoki, no jest chyba nawet taki sam jest. Niższy chyba nawet od tego, no. Niższy nawet od Chucky. Myślałam, że Chucky zrobię taką samą wielkość jak właśnie Piłę, ale jest trochę wyższy nawet wyszedł. Czy tak wygląda? No, kiedyś jeszcze. No, Chucky jest bardziej się prezentuje, bo jak tak, to widać, że on jest bardziej taki masywny i jest cięższy. Trochę. Tak wyglądają. Ten tutaj taki malutki jest. Zaraz mi się wydaje, że jaki to jest bardziej masywny, a ten to taki malutki. Ale wysokość ta sama, widzisz? No, chudy, a wyższy ten z Piły. No, z tyłu jeszcze Piła. Z tyłu. Tak, co on tutaj ma na dole? Nic tam nie ma. Wtedy jeszcze nie pisałam. Nie robiłam tych opisów. Bo krzaki to już jest opisany. Tak, więc to są moje figurki. I teraz jeszcze robię gremlinka. Jak gremlinka skończę, to jeszcze się zastanawiam nad może Ash, martwe zło z piłą zamiast ręki, albo może Freddy Krueger, albo może Michael Myers. Najlepiej cała kolekcja filmowych potworów, strachów, killerów, co się ludzie boją. No i tak, co jak chodzi o sprzedaż, sprzedawać jeszcze ich nie będę, bo chcę najpierw zrobić tą kolekcję. Poza tym teraz tak inflacja i tak dalej, więc nie jest mi to potrzebne, żeby to sprzedawać. Za dużo roboty w to wszystko włożyłam. Pana z Piły to robiłam jeszcze kiedyś, jak miałam około 20. Jest to już lata temu. Musiałabym go odnowić znowu. Już, raz już był odnawiany, teraz znowu bym go musiała odnowić. I robiłam go sporo lat temu, więc wtedy jeszcze miałam takie czasy deprechy, źle się czułam, w ogóle miałam problemy. Zrobiłam go i trochę jest tak, że taki sentyment, jak na niego patrzę, to wtedy mi się to przypomina i przypomina mi się, jak z tego wyszłam i to mi dodaje siły. Więc trochę jest to dla mnie też taki sentyment, ten pan Piła. Chucky oczywiście też, ale już nie aż tak. To Chuckiego na przykład to bardzo dużo roboty włożyłam. Jak tak myślę teraz w tej pracy, w tych wszystkich godzinach, to się takie uczucia do niego się tak budzi się takie coś takie, że jak widzę, jak to tworzę. I ciężko by mi się było z tego pozbyć teraz. Świadomość, że już go nie ma, jest oddany, sprzedany, no a jednak pieniądz teraz nie jest tyle warty, tych nie mam tak, żebym potrzebowała. Na masa kasę, czy no nie mam takiej potrzeby, żeby sprzedawać swoje rzeczy. Tyle. Więc na razie to jeszcze nie jest na sprzedaż, ale jakby kiedyś było, to oczywiście dam znać i będzie to licytacja. Jeśli już, to będzie to licytacja od 500 w górę. Nikt to da więcej. I oczywiście też odbiór osobisty. Jakby ktoś chciał przyjechać na przykład i je tak zobaczyć sobie te figurki, to oczywiście, no pewnie, że no zapraszam. Fani, mile widziani, no może nawet na zamówienie coś pytam, ale to musi być takie coś, że też cena musi się zgadzać i no, że czy się zgodzę, czy nie, no to jest, ale na pewno zapraszam wszystkich, jestem bardzo mile nastawiona na fanów, więc
zapraszam, jakby ktoś chciał. Też lubię o tym wszystkim gadać, bo to jest dla mnie takie, no, że lubię, jak ktoś docenia to, że mi pisze później, czy mówi, że no, masz talent i tak dalej. No to wiadomo, że jak każdemu to się podoba, nie? No, więc tak. To by chyba było na tyle. Trzymajcie się. Pa. Ej, teraz jeszcze zapomniałam o tym, że oczywiście mój Chucky ma jeszcze swój nożyk. Może to być taki nożyk, może to być jakiś inny nożyk o takiej wielkości, żeby mu tylko w łapę wyszedł. Żeby go umiał złapać. I tak i się tym bawię. No bo tutaj. Tak? O. Już ma Chucky swój nożyk. Bo zapomniałam całkowicie o tym nożyku. Może być tak, można go jeszcze inaczej spróbować. Tak, żeby mu tutaj fajnie zapasował. Już jest Chucky z nożykiem. Może sobie tak stać. Przed drzwi wejściowe go można postawić, że jak przychodzi ktoś do ciebie, najlepiej jakiś złodziej, no to se może trochę wystraszyć. Każdy, kto przychodzi, no to właściwie jest miłe powitanie dwojga panów. Z tym można zagrać, a ten to kończy grę. I będę jeszcze moją kolekcję. Dołączam filmik do tego poprzedniego, bo zapomniałam o tym, że mój Chucky, oczywiście, że mam swój nożyk, przecież Chucky bez nożyka by nie był Chucky, nie? No, no to tak, jeszcze raz, trzymajcie się.